Cześć, ja nazywam się Tomasz Guzik, a w dzisiejszym odcinku opowiem Ci, jak generować wysokie zasięgi na LinkedInie w bardzo krótkim okresie czasu. Przejdźmy do sedna. Zacząłem regularnie 4 miesiące temu, postanowiłem, że będę bardzo mocno działał i dywersyfikował swoje działania również na LinkedInie. Pozyskiwałem klientów z YouTube'a, z Facebooka, z różnych innych miejsc, z artykułów na blogu, ale chciałem sobie jeszcze dołożyć kolejny kanał w postaci publikacji na LinkedIna. Ja LinkedIna profil założyłem jakoś ponad już rok temu. Na początku wrzucałem bardzo nieregularnie, około tam jeden post w tygodniu. I to generowało mi niesamowicie niskie zasięgi, 20, 40, może 60 wyświetleń. Z takich zasięgów kompletnie się nie da nic sensownego sprzedać. Miałem oczywiście wypełniony profil i tak dalej, ale dzisiaj podchodzę do sprawy troszkę inaczej i zamierzam Ci dzisiaj o tym opowiedzieć, jak ja to robię krok po kroku. Po pierwsze, baner. Jeżeli ktoś wchodzi na Twój profil, musi być bardzo dobrze uzupełniony, fajnie graficznie przedstawiony dokładnie, czym Ty się zajmujesz. Numer telefonu, może jakiś adres e-mail kontaktowy, wypełniony cały profil, oczywiście o tym chyba nie muszę Ci mówić, rekomendacje, jakieś tam opisy, najważniejsze jakieś materiały wideo, artykuły blogowe, być może fajne rzeczy, które polecasz, dzielisz się merytoryczną wiedzą. Ale jeżeli chcesz generować duże zasięgi, co ja zauważyłem? Ja prowadzę agencję reklamową, zajmujemy się e-commerce'ami, social media, budujemy biznesy w internecie dla naszych klientów. I jeżeli ja bym taki content typowo specyficzny, związany z moją branżą, regularnie publikował na LinkedInie, on nie cieszyłby się aż tak dużą popularnością, ponieważ nie każdy jest tym zainteresowany. Więc nawet jeżeli by był to super content, który sprzedaje, to generując zasięgi rzędu 50, 100 czy kilkaset wyświetleń, to nie przynosiłoby mi potencjalnych klientów. Więc wpadłem na taki prosty niby pomysł, poruszać tematy bardzo interesujące, emocjonujące, budzące zachętę do prowadzenia dyskusji na takie różne tematy ogólne, o których ludzie chcą po prostu rozmawiać, być może jakieś sytuacje, które dzieją się na świecie, zahaczać, coś, co jest aktualnie na topie, aby wzbudzić dyskusję, aby dużo osób chciało się udzielić, dołożyć jakąś cegiełkę w postaci komentarza. Kiedy wybucha dyskusja, to te zasięgi są dużo, dużo większe i ja poruszam tematy ogólne, a raz na kilka postów, raz na cztery posty przemycam delikatnie sprzedaż, raz na przykład pięć postów robię mocną sprzedaż, czyli mówię dokładnie, czym się zajmuję, coś związanego ze swoją branżą, call to action i tam jest twarda sprzedaż. Raz na ileś tam postów, przypuśćmy dwa razy w miesiącu robię posty, gdzie zachęcam użytkowników, w zamian za jakiś prezent, wartościową wiedzę, żeby zostawili komentarz. Ja tam zbieram ludzi do newslettera, aby przenosić ich, budując bazę mailingową. Ty być może oglądasz ten filmik, dlatego że skomentowałeś lub skomentowałaś któryś z takich moich postów. Buduję wtedy bazę mailingową i przerzucam ludzi na różne inne moje social media, na Facebooka, na YouTube'a, być może na bloga, a na blogu już jest oferta, mogą sobie ludzie po prostu poczytać fajne rzeczy związane z moimi produktami, usługami. Czyli raz na jakiś czas przenoszę ludzi z LinkedIna, łapię bazę mailingową, buduję, przenoszę ich na newsletter, a z newslettera już możemy różny content wysyłać na różne Twoje usługi i reklamować wtedy już bardziej sprzedażowo niż na LinkedInie, a na LinkedInie szerokie posty, ogólne, które każdą osobę zainteresują, co kilka postów sprzedaż, co kilka postów bardziej taka agresywna sprzedaż z call to action, a niektóre posty typowo lidowe, żeby nawaliło bardzo dużo komentarzy. I co ja zauważyłem jeszcze ciekawego, żebym Ci zaraz pokazał, zaraz przejdziemy do telefonu. Jeżeli miałem nagle viral, miałem pierwszy viral, jak miałem tam 150 kontaktów i nagle post wystrzelił na 31 tysięcy zasięgu. To oczywiście spadnie, ale każdy kolejny post już będzie na wyższym poziomie. Jeżeli masz viral, to następny post będzie miał większy zasięg niż te standardowe, które wcześniej tworzyłeś lub tworzyłaś. Czyli jest viral, spadek, ale te posty już są na innym poziomie. I tak samo, kiedy po bardzo dobrym tygodniu, ja miałem teraz bardzo dobry tydzień, już w tej chwili moje posty z zeszłego tygodnia wygenerowały 90 tysięcy zasięgu. Ja zaraz wejdę i pokażę na telefon, to tam były jeszcze te zasięgi mniejsze, ale suma sumarów w ciągu 3 dni było 50 tysięcy zasięgu i to cały czas rosło i cały czas rośnie dalej i ja cały czas tworzę nowe publikacje.
Ekran telefonu nagrałem kilka dni temu, zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze Ci wytłumaczę ten wykres. Mamy bardzo zasięgowy post, później jest spadek, spadek, spadek i to jest ważne, żeby się nie zniechęcać. Na początku sugeruję Ci, żeby się nie zajechać, publikować raz na dwa dni post, czyli nie codziennie. Dzisiaj jak już mam te zasięgi nakręcone, ja publikuję codziennie, siedzę na ławce czy coś tam robię kompletnie gdzieś przy okazji i nagle się okazuje, że post ma 15 tysięcy zasięgów w dobę. Bo teraz już mam profil nakręcony, w miarę coś się sensownego dzieje, są lepsze i gorsze posty, ale ogólnie jest trend cały czas wzrostowy. Jak masz ten spadek i masz gorszy tydzień, a nawet dwa, nie przejmuj się, publikuj dalej, publikuj bez względu na to, że tam jest 300 wyświetleń, 400, nieważne, bo znowu później będzie wystrzał, spadek, ale już jesteś na całkiem innym levelu, na całkiem innym poziomie, tylko musisz wytrwać w tej regularności. LinkedIn dalej w dzisiejszych czasach oferuje super zasięgi i wystarczy, że będziesz produkować A. fajną treść, B. regularnie, grafiki, posty graficzne i posty wideo troszkę mają moim zdaniem gorsze zasięgi, ale to nic, czasami przeplataj, żeby budować wizerunek, żeby Twoja twarz się opatrzyła, tak jak ja do Ciebie teraz nagrywam wideo, ale zazwyczaj na co dzień publikuję teksty, bo one mają najwyższe zasięgi. Czyli suma sumarów, regularność, wartościowe treści dla odbiorców i to w końcu wypali, a nawet jak będziesz miała później gorszy okres, to nie poddawaj się, bo znowu będzie wystrzał i znowu. I teraz u mnie po super tygodniu będzie przyciśnie, a później znowu jeszcze większa górka. Czyli skup się na tworzeniu. Jeżeli brakuje Ci kreatywności dotyczącego tworzenia postów, inspiruj się, popatrz jak inni to robią. Ja Ci zaraz pokażę moje wpisy dokładnie krok po kroku, jak te wpisy były skonstruowane, aby ludzie chcieli komentować, dyskutować, zostawiać po sobie ślad, dawać reakcje i żeby te posty generowały też oprócz pustego zasięgu jakąś sprzedaż. Ja aktualnie generuję kilkanaście zapytań ofertowych miesięcznie, co przełożyło mi się na kilka tysięcy sprzedaży w zakresie 4 miesięcy, czyli bez rewelacji, to nie jest jakiś mega super wynik, ale to jest dodatkowy mój kanał oprócz Facebooka, YouTube'a, podcastu, bloga i wszystkiego innego, bazy mailingowej, kolejny kanał, który dowozi mi klientów. Na razie jest ich mało, na razie są to sprzedaże jakieś drobne na kilka tysięcy złotych, ale za 2 lata pomyśl sobie, jak wejdą LinkedIn Live, jak zacznę zapraszać różnych gości, ekspertów, jak to wszystko się rozrośnie. Czyli to jest ogromna perspektywa na najbliższe 2 lata, aby ten profil mój jeszcze ewoluował i ja zachęcam Cię korzystać, póki te zasięgi są super, bo to też kiedyś się skończy, publikuj teraz regularnie. A teraz może już przejdźmy na ekran mojego telefonu, pokażę Ci krok po kroku, jak te moje posty wyglądały. No to witam Cię już na ekranie mojego telefonu komórkowego. Wejdźmy sobie proszę do aplikacji LinkedIn. Tak wygląda mój profil. Dobra, tak to wygląda. Mam w tej chwili nieco ponad 500 kontaktów. Tak wygląda opis informacji o mnie. Szczerze, dawno tutaj nie wchodziłem. Muszę sobie zobaczyć, czy to wszystko jest aktualne, ale myślę, że wygląda to całkiem ok. Jakiś baner. Przepraszam, tu będę dostawał powiadomienia z innych biznesów, które prowadzę dla moich klientów. I tutaj mamy tak, 572 osoby obserwujące, codziennie tych kilka zaproszeń mi wpada, w ostatnich miesiącach to był wzrost z 200 obserwujących na 570. Aktualnie na mój profil w ostatnim czasie wyświetliło 908 osób, całkiem myślę przyzwoity wynik. I teraz wchodzimy w publikację. Moja ostatnia publikacja miała 8251 zasięgu i co ciekawe, skopiowałem to w ramach eksperymentu, dałem identyczny wpis jak rok temu. Ten wpis rok temu uzyskał 31 tysięcy zasięgu, dzisiaj aktualnie ma 8251 zasięgu, czyli też fajny, też rezonuje, ludzie wchodzą w dyskusję, ale myślę, że on się zatrzyma gdzieś na 12 tysiącach, czyli suma sumarów będzie słabszy niż rok temu, ale to był eksperyment, chciałem sprawdzić, jak zachowa się algorytm. Skopiowałem identyczny wpis, ale przejdźmy do poprzednich wpisów, które wygenerowały dużo fajnych zasięgów i spójrzmy sobie. Post 3 dni temu tak wyglądał, możesz sobie przeczytać. Jeszcze najpierw Ci pokażę ten krótki wpis, który go skopiowałem, identyczny dałem rok temu, miał 30 tysięcy zasięgu. Tak wyglądał, króciutki, zapoznaj się, jeżeli Cię to interesuje. I tutaj, spójrzmy na to, 3 dni temu tak wyglądał ten wpis, 113 aktywności, 100 komentarzy.
rozwinę to troszkę, żeby zobaczyć prawie 17 tysięcy wyświetleń, jeżeli się przyjrzysz. Post dzień wcześniej 24 tysiące wyświetleń, 110 komentarzy, 164 aktywności. I tak wyglądał ten wpis. Również możesz się zapoznać. I kolejny wpis. To wszystko dzień po dniu rozwiniemy ten wpis. I tutaj ten wpis już miał 8400 wyświetleń, czyli myślę, że całkiem przyzwoicie. Zobacz sobie na publikację 5 dni temu. 8400 zasięgu, 4 dni temu 24 tysiące zasięgu ponad. I tutaj 3 dni temu, czyli wszystko dzień po dniu publikowałem te wpisy i mamy już 17 tysięcy wyświetleń, czyli blisko 3 dni 50 tysięcy zasięgu i tutaj ten eksperyment, który aktualnie dalej żyje. Dzisiaj będzie kolejny post, kolejna publikacja. Staram się wrzucać 4-5 postów tygodniowo i aktualnie najnowszy wpis ma tyle wyświetleń publikacji. Myślę, że to mogło być dla Ciebie interesujące. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał i inne odcinki na moim kanale, koniecznie zostaw subskrypcję. Widzimy się w następnych wartościowych poradnikach, które rozwiną Twój biznes w internecie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tomasz Guzik.